Prawie rok temu zostało panu posłowi zadane pytanie. Przeczytam. Czy wiek zgody powinien zostać podwyższony, obniżony, czy być taki jak obecnie? Odpowiedział pan, cytuję: jestem zwolennikiem natury i powinien być taki, jak jest naturalny, czyli wiek miesiączki. Są dziewczyny, które mają 12-13 lat i są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 lat i jeszcze nie są dojrzałe. Nie może być tak, żeby państwo ustalało, jaki jest wiek dojrzałości seksualnej. To natura o tym decyduje, panie pośle. No oczywiście. Dlaczego Sejm, czy prezydent, czy ktoś tam, który nie widział danej dziewczyny, ma decydować, kiedy ona jest dojrzała? To jest bezsens kompletnie. Królowa Jadwiga wyszła za mąż, mając 12 lat. Panie pośle, no ale przypuszczając, że dziewczynka może dostać miesiączkę już w wieku 8 lat, no to nie uważa pan użycia z tak małoletnią dziewczynką jako pedofilii? No, ale, nie w tych kategoriach? Ale, proszę panią, no, tak w naszej kulturze takie rzeczy się nie zdarzają, no. Więc o czym w ogóle mówimy? Ale postulowałby pan za tym, żeby jednak nie było to nazywane pedofilią? Ja uważam, żeby to nie było po prostu karalne, no i tyle.